Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą możecie bić naprawdę dużo ilości expa. Więc to co musicie zrobić, to po prostu musicie sobie dać tutaj szukaj i wpisuję sobie tutaj kod. Oczywiście kodem będzie 6163, później 1761 i na samym końcu 4425. Dajmy sobie enter, wybieram pierwszą mapkę po lewej stronie. Pamiętajcie, żeby tutaj pisało XP, ponieważ jeżeli nie będzie pisać, po prostu nie dostaniecie żadnego expa. Dajemy sobie wybierz, dajemy sobie graj. Teraz szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Soul. Jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo wam dziękuję, ponieważ dosyć często organizuję konkursy i po prostu jeżeli będziecie mieli wpisany ten kod, to będziecie mogli brać w nich udział. Więc wpisujemy sobie ten kod, jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo wam dziękuję. Teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Jak was załadowało, to teraz jedyne co musicie zrobić, po prostu przeskakujemy tę dziurę, idziemy sobie za RR, dokładnie w tym miejscu, tutaj, i tu robimy emotkę. Teraz pojawi się tu przycisk, klikamy sobie na niego E i teraz po prostu musicie poczekać klasycznie, aż ten temat dobiegnie końca. Jeżeli czas to się skończy, to jedyne co musicie zrobić, to wpisujemy sobie kod, a kod to jest 8259. Dajemy sobie teraz confirm, no i teraz jedyne tak naprawdę co musicie zrobić, to po prostu bierzemy sobie jetpack, no i lecimy w miejsca, które wam pokażę, więc pierwsze miejsce będzie tutaj najbardziej z tyłu, więc musimy sobie pójść dokładnie tam, tylko po prostu róbcie to co ja, żeby tego przycisku nie zgubić, więc lecimy sobie tam do końca do niego. I dokładnie na tym krzaku, w tym miejscu będzie przycisk. Klikamy sobie E i za niego zaczniemy dostawać expa. Pamiętajcie, że do tego expa dostaniecie więcej, tylko ja po prostu już dzisiaj nagrywałem mapkę, więc dlatego ja będę dostawał go po prostu mniej. Zlecimy sobie teraz do drugiego miejsca. Tym razem będziemy musieli się dostać na róg mapy. Na róg tego budynku znaczy się. Więc po prostu sobie tutaj wbijamy. I dokładnie idziemy do środkowego panelu i w tym miejscu będzie także przycisk, więc klikamy sobie E i za niego także zaczniemy dostawać expa. Teraz musimy iść sobie do grzybów, tylko nie wiem czy do tych po prawej czy po lewej, więc dodamy sobie oba, więc idziemy. I idziemy po prostu dokładnie do tych grzybów, jeżeli nie będzie to po prostu sprawdzimy sobie jeszcze tamte, więc wydaje mi się, że to są to po prostu. No i musimy gdzieś tutaj na tym grzybie znaleźć przycisk, on gdzieś tutaj, o jest dokładnie tutaj schowany, klikamy sobie E i za niego także zacznie dostawać expa. Także życzę wam miłego expienia, pamiętajcie o kodzie w sklepie Souli, no i widzimy się już w kolejnym filmie, siemanko.